czwartek, 13 lipca. Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Trwa prekampania przed wyborami parlamentarnymi 2023. Prawo i Sprawiedliwość deklaruje, że będzie bronić górnictwa. Młoda Lewica stawia na transformację energetyczną. Platforma Obywatelska chce decentralizacji państwa i wzmocnienia samorządów. PSL mówi o dobrowolnym ZUS-ie, a Konfederacja o uproszczeniu podatków. Dziś przedstawili pierwszą trójkę na swoich listach w okręgu katowickim. Kampania wciąż nieoficjalnie rozpoczęła się na dobre, choć nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy będą wybory. Fatima Orlińska. To będą najważniejsze wybory po 1989 roku, mówią jednogłośnie politycy wszystkich ugrupowań. Podkreślają, że zbliżająca się kampania będzie trudna, a walka zacięta, bo jest o co walczyć. Dlatego przygotowania do kampanii trwają od wielu miesięcy, a jako pierwsza w przedwyborczej batalii swoich kandydatów list wyborczych ogłosiła Śląska Konfederacja. Jestem absolutnym przeciwnikiem kumoterstwa, nepotyzmu, zatrudniania swoich w spółkach Skarbu Państwa. To jest coś, z czym idziemy, natomiast to nie tylko młodzi, to również starsi, bo przecież ja też mam rodziców, którzy schorowani wciąż liczą na zacną emeryturę. Im się nie udaje tych zacnych emerytury mimo ciężkich lat pracy uzyskać. I to jest też tak, że my mamy pewne marzenia i pewien program związany z tym, żeby tym ludziom po prostu zwyczajnie ulżyć. Konfederacja deklaruje także ulgi dla przedsiębiorców, dla których rozwiązaniem mają być przede wszystkim uproszczone podatki. W tym postulacie partia widzi swoje duże szanse na poparcie, jednocześnie deklarując, że nie będzie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Obecnie rządząca partia nad swoimi listami wyborczymi wciąż pracuje, jednak zaskoczeń nie będzie. No wydaje się, że u nas w Katowicach liderem pozostanie premier Morawiecki, więc jakby tutaj, przynajmniej z tego, z mojej wiedzy, nic się nie ma zmienić. U nas już jest takie przeświadczenie, że nie chodzi tutaj o taką walkę indywidualną, chodzi o to, abyśmy jako Zjednoczona Prawica rzeczywiście wygrali wybory. Po zwycięstwo idzie również Nowa Lewica, przedstawiciele której przekonani są, że przygotowywane listy wyborcze będą mocne. I choć nazwiska dziś jeszcze nie padają, to wiadomo, że liderami ugrupowania będą czołowi politycy. Jesteśmy w Sosnowcu i tutaj mamy dwójkę posłów z tego okręgu. Zaryzykuję stwierdzenie, że pobijemy się o trzeci mandat. Ja uważam, że wyborcy są coraz bardziej świadomi i zdecydowanie te nazwiska odgrywają rolę, co pokazały chociażby poprzednie wybory w tym okręgu, bo te głosy jednak trafiają nie tylko na listy wyborcze danych partii, ale przede wszystkim idą za człowiekiem. Powiedzieć, że w kilku formacjach, jak dobrze pamiętam, nie tylko naszej, osoby z niższych miejsc potrafiły nawet przeskoczyć liderów. W blokach startowych stoją liderzy Koalicji Obywatelskiej. Z ogłoszeniem wszystkich nazwisk przedstawiciele partii czekają do oficjalnego podania daty wyborów parlamentarnych, a o swoje miejsca w Sejmie ubiegać się będą m.in. radni sejmiku województwa śląskiego. Mamy na Śląsku rozpoznawalnych liderów, takich jak Borys Budka czy Izabela Leszczyna. Będzie również szef regionu, jednym z liderów listy. Mamy wielu liderów. Nie mamy pojedynczych posłów z naszych okręgów, ale jesteśmy bardzo silną reprezentacją śląską w parlamencie. Przedstawicieli Sejmiku Śląskiego wyborcy zobaczą również na listach Polskiego Stronnictwa Ludowego. To w ostatnich dniach cieszyło się 12-procentowym poparciem, a partia liczy na większe, wystawiając do wyborów kandydatów najbardziej rozpoznawalnych w obrębie samorządów. Na pewno będzie startował pan marszałek Grzegorz Boski w wyborach do Sejmu, na pewno będę startował ja. Natomiast wczoraj też kilka nazwisk omawialiśmy z obecnym w Częstowie prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, ponieważ w wielu kwestiach to będą decyzje liderów krajowych. Mówię tutaj o współpracy z naszym koalicjantem. Jutro mamy posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Śląskiego, gdzie z poszczególnych okręgów te nazwiska się zaczną pojawiać. Jeżeli wybory odbędą się, jak wielu zakłada, 15 października, komitety wyborcze muszą zarejestrować się w ostatnim tygodniu sierpnia ostatecznie. Termin zgłaszania kandydatów minie z początkiem września. Najlepsi lekkoatleci w niedzielę na Stadionie Śląskim. Ten po raz drugi zorganizuje mityng Diamentowej Ligi. Przed nami memoriał Kamili Skolimowskiej. Paweł Jędrusik. Mistrzowie olimpijscy, medaliści Mistrzostw Świata i rekordziści świata. To wszystko w niedzielę na Stadionie Śląskim. Stadion Śląski 16 lipca. Nie może Was zabraknąć wiele emocji sportowych i nie tylko.
Do zobaczenia na wysokości. Polecam, Piotr Lisek. Ale nie tylko skok o tyczce, bo rywalizacja odbędzie się również w biegach przez płotki, pchnięciu kulą czy rzucie młotem. Ewa Swoboda, Piotr Lisek, Natalia Kaczmarek. Oczywiście Paweł Fajdyk, Wojciech Nowicki, tych zawodników, których już tutaj wymieniałem. Do tego jeszcze dochodzi Ryan Krauser, mistrz świata, rekordzista świata, więc mamy nadzieję, że też tutaj zbliży się bardzo dobrze. Po ostatnich zawodach na mistrzostwach Stanów Zjednoczonych również świetne wyniki osiąga, więc mam nadzieję, że tutaj przyjeżdża wcześniej i też powalczy o rekord świata, więc tak naprawdę ja bym chciał, żeby tu w końcu w Polsce, na polskiej ziemi, na diamentowej lidze Memoriale Kamińsko-Limowskiej w końcu padł rekord świata. Memoriał rozpocznie się w niedzielę o godzinie 14. Bilety na wydarzenie można kupić w cenie od 10 zł. Korki w centrum Katowic. Tramwaj uległ awarii i zablokował ruch. Utrudnienia na torowisku i drodze trwały około 2 godzin. Magda Sincewicz. Przed południem doszło do awarii przy rondzie w centrum Katowic. Tramwaj, który jechał w kierunku Chorzowa, nagle stanął na środku drogi. Wagon uległ awarii podczas skrętu. Zablokował się elektrycznie i mechanicznie. Pomimo prób obsługi nie udało się go ponownie uruchomić. Po niespełna półtora godziny wagon techniczny odholował go na zajezdnię. W Tychach najmłodsi mogli dzisiaj spróbować miodu prosto z bębna od pralki. Nie sztucznego, a świeżego i czystego, prosto od pszczół. Ekologiczna pasieka w tym mieście sprawdziła się, a pszczelarze przeprowadzili dziś pierwsze miodobranie. Paweł Jędrusik. Ta ekologiczna pasieka w Tychach powstała z recyklingu rok temu. Do budowy uli wykorzystano m.in. zużyte bębny od pralek. Dziś po raz pierwszy można było sprawdzić, czy miód z nich smakuje tak samo jak ze zwykłych uli. A sprawdzali to najmłodsi, którzy dobrze wiedzą, dlaczego pszczoły są nam potrzebne. Pszczoły zbierają pyłek z kwiatków i przetwarzają miód. I co z tym miodem później można zrobić? Jeść! Lubisz miód? Tak. I to chyba jak każdy. Zanim jednak przystąpiono do zbiorów, trzeba było ubrać kombinezon pszczelarski. Żeby pszczoła nie urządliła, bo jak jest zdenerwowana. Ule, które znajdują się w Parku Łabęckim, to projekt miasta, Fundacji Odzyskaj Środowisko oraz firmy MB Recycling. Od 2021 roku na terenie Tychów zbierano zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Z tych odpadów udało się zbudować ule. Pszczoły tutaj świetnie się zadomowiły, ten park jest bardzo spokojny, nie było tutaj problemów z rojliwością, nie jest tu za gorąco, nie jest tu zbyt wilgotno. Miodu jest bardzo dużo, powiem szczerze, tak jak przypuszczałem, akacja i lipa tutaj królują. Obsługa pasieki no, troszkę różni się tym, że po prostu więcej trzeba tutaj z ludźmi rozmawiać, bo zawsze jak się podjedzie, to się pytają, trzeba coś opowiedzieć, co robię, dlaczego. Ponieważ ule znajdują się tutaj troszkę tak na uboczu, pośród zieleni, nie zawsze jest tu dużo ludzi. Baliśmy się, żeby nie było jakoś specjalnie dużo dewastacji, ale okazało się, że poza jednym takim incydentem mieszkańcy sami pilnują tego miejsca i nie mamy większych problemów. Większych problemów z pracą nie mają też same pszczoły. W trakcie sezonu pszczelarze mogą przeprowadzić od 3 do 4 miodobrań, a z każdego z nich uzyskać od 8 do 10 kg miodu. Skocznia narciarska imienia Małysza to popularny cel wycieczek turystów przyjeżdżających do Wisły. Teraz powstała jej miniatura. To 70 tysięcy klocków Lego. W projekt zaangażowanych było 7 osób, które pracowały nad nim 3 miesiące. Magda Sincewicz. 6 miejsc w Europie, 10 lat doświadczenia i ponad 25 milionów klocków. Tak w wielkim skrócie wygląda historia wystawy modeli z Lego, która właśnie dotarła do Wisły. Mamy tutaj kilkaset metrów ekspozycji, mamy kilkadziesiąt makiet. To wszystko jest zbudowane z około 2 milionów klocków. Nasza rola polega na tym, że budujemy z klocków rzeczy niecodzienne, przede wszystkim autorskie. Czyli to nie jest tak, że u nas na wystawie ogląda się takie rzeczy, które można sobie kupić w formie zestawów w sklepie. Bo organizatorom chodzi o to, by prócz zabawy edukować. Zanim jednak tak się stanie, trzeba wpaść na pomysł, potem zaprojektować daną rzecz i ją zbudować. Najważniejsze jest to, by zwiedzający widzieli w tym odzwierciedlenie rzeczy z życia codziennego. Jest dużo stanowisk, na których można układać wszystko, co się chce, więc każdy coś tutaj znajdzie dla siebie. I starszy, i młodszy, bo wystawa ma na celu łączyć pokolenia i przenieść ich do miłych wspomnień z przeszłości.
Dla mnie klocki Lego to jest dzieciństwo moich dzieci, bo wcześniej nie było klocków u nas. Natomiast no to jest super. Przypominam sobie po prostu, jak oni budowali, jak im pomagałam budować. No a teraz obserwuję wnuka. On ma taką wyobraźnię, że to jest niesamowite. Go rozwija bardzo. Także no i te klocki się nie niszczą. Mamy klocki od samego początku. Od samego początku w wystawie przyglądają się również władze miasta. Wierzą, że wpisze się ona w krajobraz Wisły. Raz, że to miejsce niesamowitą też jest niesamowitym uzupełnieniem całej tej oferty turystycznej w Wiśle. Sposobem na spędzenie chociażby tej pogody, niepogody tutaj w tym budynku, no ale też właśnie takim magnesem, takim elementem, który zachęca do tego, żeby pójść w tą przestrzeń wiślańską. Wśród siedmiu cudów Wisły znajdziemy m.in. Zamek Prezydencki czy Pałacyk Myśliwski. No i najważniejszy obiekt, ósmy cud, czyli słynną skocznię Adama Małysza. Jest to przyjemne wrażenie, żeby zobaczyć, jak to wygląda w innej postaci, a tym bardziej dla mnie to jest ciekawe, bo jak Państwo wiecie, zbliża się remont kapitalny tej skoczni. Oczywiście według projektów ma to wyglądać tak samo jak poprzednio, ale to zawsze jest takie sentymentalne wspomnienie, jak to kiedyś było. Jak to będzie w przyszłości, tego nie wiadomo, bo oferta wciąż nie jest rozstrzygnięta, a do daty zawodów Pucharu Świata coraz mniej czasu. Te mają odbyć się w Wiśle już 14 stycznia przyszłego roku. Remont jeszcze nawet się nie rozpoczął. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.